odbywać się obrady w sprawie akta? Czy jakiej decyzji się pan spodziewa i na jaką decyzję pan liczy? Od 4 lat odbywają się obrady w sprawie akta. Fakt, że za zamkniętymi drzwiami w tajemnicy przed społeczeństwem 20 lub 30 osób chce zdecydować o cenzurze dla użytkowników internetu. Myślę, że dzisiejsza decyzja premiera może być tylko jedna, czyli całkowite wstrzymanie wprowadzenia ustawy w życie w tej postaci, w której teraz jest, bez konsultacji społecznych. Ludzie mają prawo wiedzieć, o czym decyduje za nich rząd. To skandal jest, że 20 czy 30 osób rozmawiają o tym, co ma dotyczyć 36 milionów Polaków. Czyli obrady powinny być jak najbardziej jawne. Oczywiście. Co to jest, że co to za tajemnice? To nie jest organizacja mafijna, że są tajne obrady jakiekolwiek. Zresztą my jesteśmy zwolennikami tak daleko idącej demokracji, że wszelkie negocjacje czy przetargi państwowe powinny być transmitowane w internecie chociażby, albo przez jakąś telewizję. A teraz zmieniając temat, czy jest szansa w Polsce na legalizację marihuany? Myślę, że w perspektywie czasu jest szansa na depenalizację i to wcale niedługiego czasu. Spodziewam się, że jeżeli koalicja, rząd i przetrwa tą kadencję, nie sądzę, mam nadzieję, że będą wcześniejsze wybory, to Polacy chcą wolności, chcą swobód. Polacy nie chcą mieć perspektywy więzienia za posiadanie jednego blanta, tak naprawdę. To jest, poza tym sprawy związane z posiadaniem marihuany, to jest tak kosztowna rzecz dla policji, prokuratury, potem sądów, jest to zupełnie bez sensu. Łapmy handlarzy, a nie konsumentów. A co partia Palikota robi w tym kierunku? Zrobiliśmy ostatnio dużą konferencję, prawda? To było takie wystąpienie, które zapoczątkowało 3-dniową dyskusję na ten temat. Ja przypomnę, że od momentu naszego wystąpienia piątkowego cały czas o tym się mówi w mediach, w różnych programach występują ludzie. Oczywiście mają różne zdania, ale to jest demokracja. Każdy może sobie sądzić. Jeden może nie popierać, drugi może popierać, ale słuchajmy osób zainteresowanych również. Poznajmy szkodliwość palenia. Porównajmy to do innych używek typu tytoń lub alkohol i się okaże, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. A czy spodziewamy się jeszcze jakichś kontrowersyjnych wystąpień Palikota? No oczywiście, będziemy cały czas... To jest tak, na pewne rzeczy, które zwracamy uwagę w sposób bardzo łagodny, nikt nie patrzy. Jeżeli trochę ostrzej coś pokażemy, to wtedy mówi się o tym przez tydzień i tak ma być. Czyli to jest droga, którą wybiera ruch Palikota, żeby coś zmienić w tym kraju? Żeby coś zmienić, trzeba pokazać i napiętnować nieprawidłowości bardzo stanowczo i mocno.